Śledztwa na miejscu wypadku samochodowego przyjeżdża Państwowa Straż Pożarna z Kukiej Beskidzkiej. Przeprowadzają rozpoznanie, zabezpieczają miejsce zdarzenia. Dowódca podaje meldunek na temat ilości poszkodowanych, na temat stanu ilości pacjentów. Następnie zabezpieczają pojazd, rozbity pojazd, żeby się nie stoczył, na nachylonym terenie. Ale właśnie się stoczyłem! Strażaków cały czas kontroluje stan pacjenta, znajdującego się w samochodzie. Strażacy rozwijają linię gaśniczą, rozwijają szybkie natarcie, żeby w razie czego zabezpieczyć pojazd przed ewentualnym napłonem oraz rozwijają sprzęt, żeby wykonać dostęp do poszkodowanego. Poszkodowanego trzeba będzie ewakuować z pojazdu, żeby udzielić mu pomocy medycznej. Strażacy zakładają poszkodowanemu tlen, podają poszkodowanemu tlen. Pacjent urazowy będzie potrzebował tlenu, tlenu terapii. Inni strażacy przygotowują ciężki sprzęt do cięcia samochodu. Będą wykonywać dostęp do pacjenta, żeby go bezpiecznie z tego rozbitego pojazdu wygodzić. Jak widać, jeden z strażaków przygotowuje linię gaśniczą do ewentualnego podawania piany. Dwóch strażaków otwiera maskę, żeby to jest dostęp do silnika. Będą odłączać akumulator, żeby bezpiecznie tego pacjenta wygodzić. Mają dostęp do silnika, zabezpieczają dostęp do samochodu. Jest strażak w środku, który już zabezpiecza pacjenta. Zabezpieczają pacjenta kocy, proszę Państwa, będą używać będą ciąć samochód, będą ciąć metal, jak widać cały czas. Proszę Państwa, cały czas wykonywany jest dostęp, bo nie jest łatwe badanie psów i samochodów z tym Thank you.
gospodarz połówek. Połówek w stabilizacji tego głosu pasywnego. Pacjent w tak założonym kołnierzu, który jeszcze miał bardziej zabezpieczane głosu. Za plecy pacjenta. Pacjent zostanie powoli, delikatnie ewakuowany z tego rozbitego pojazdu. Ewakuacja tego pacjenta wymaga sporej siły i udziału, jak widać, wielu rąk. Dowódca strażaków wydaje komendy, także robić to równą. Proszę zauważyć, że głowa pacjenta cały czas jest stabilizowana, cały czas jeden ze strażaków obserwuje tego pacjenta, cały czas trzyma głowę, żeby ten głos uczynił w tym razie, jak się zamówiłem, nie doznam żadnych kolejnych urazów podczas wyciągania tego pacjenta. Pacjent znajduje się już w rękach strażaków, jest już na desce ortopedycznej. Pacjent zostanie ewakuowany w miejsce bezpieczne, w miejsce, gdzie już czeka zespół ratownictwa medycznego, gdzie czekają ratownicy medyczni, żeby udzielić dalszej pomocy medycznej. Strażacy ewakuowali pacjenta w miejsce bezpieczne. Następuje przejęcie tego pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego. Zespół ratownictwa medycznego przystępuje do badania stanu pacjenta. Stan pacjenta będzie... Pacjent poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W tej chwili badane są jego funkcje życiowe. Badany jest oddech, czy pacjent oddycha, i badane są podstawowe funkcje życiowe, oddech i tętno. Dwóch ratowników medycznych zabezpiecza ranę przedramienia, która bardzo mocno krwawiła. Dokładnie, dogłębnie zbadany. To, co widzicie Państwo w tej chwili, jest to badanie wstępne, badanie przeprowadzane na miejscu wypadku, po to, żeby wstępnie zdiagnozować stan pacjenta oraz żeby przetransportować tego pacjenta bezpiecznie do szpitala, gdzie dopiero tak naprawdę okaże się, jakich dokładnie urazów ten pacjent doznał. Złamanie będzie za chwilę transportowany do karetki i karetką do szpitalnego oddziału ratunkowego. Przykrywany jest specjalną folią termiczną. Folia termiczna służy do utrzymywania ciepła tego pacjenta, żeby ten pacjent nie wychładzał się. Warunki pogodowe są, przenosi do karetki, żeby pacjent w efekcie mógł znaleźć się jak najszybciej w szpitalu, gdzie będzie dalej diagnozowany.